Witajcie w trzecim odcinku, zagrajmy w Mighty Number 9 na PlayStation 3. Teraz będziemy walczyli z Mighty Number 4, Seismic, i on jest słaby na ataki Bataliona. I ten poziom jest bardzo interesujący na Play 3 i o tym pogadamy, kiedy ten poziom rozpoczniemy. Wiem, że mamy problem z kontaktowaniem się z Batalionem, ponieważ kopalnia jest pod ziemią, więc to powoduje słaby sygnał. Ale cóż, panie i panowie, poziom Seismica, albo Mika, jak go będziemy teraz nazywali, bo tak go postacie nazywają, jest zrąbany na PlayStation 3. Ten poziom jest najbardziej lagowatym poziomem w całej grze. Że praktycznie, kiedy byście grali w tą grę za pierwszym razem na Play 3, to byście chyba ginęli tutaj bardzo dużo, ponieważ gra się laguje ostro. Tak się laguje mocno, jak normalnie Shadow the Hedgehog na Play 2. I na pewno ludzie powiecie, hej, Shadow się nie lagował w ogóle na Play 2, albo nie wiem, jak się Shadow lagował na Play 2, ponieważ nie gram na Play 2, ponieważ gram na GameCube. Ha, ha, ha. Shadow the Hedgehog był najbardziej zrąbanym portem na Play 2, ponieważ framerate, kurde, był taki, jakbyś grał, nie wiem, na najbardziej szalskim komputerze w historii. I tak samo jest z tym poziomem. Play 3 nie może się ogarnąć. I na pewno powiecie, na pewno to są lagi twojego nagrania. Gdyby to były lagi mojego nagrania, to by też się audio lagowało. A się audio nie laguje. Ponieważ Avermedia mnie nie zawiodła jeszcze. Ale cóż, poziom jest pod ziemią, co powoduje, że nasze postacie nie będą z nami gadali tak dużo, chwała Bogu, ponieważ w tym poziomie postacie do ciebie gadają, to one zasłaniają dół ekranu, co jak grałem za pierwszym razem powodowało, że spadałem na kolce. I uwaga na te wiertła, one mają oczywiście energię Purification Energy, jak to mówił Dr. White, co powoduje, że roboty giną. To nie są tylko standardowe kolce, to są Purification Spikes. Czyli kolce purifikacji, ale po prostu na to będziemy mówili kolce, ponieważ kolce, jak w Mega Manie, cię mordują. Też jest system combo, o którym nie mówiłem, ponieważ że tego systemu combo nie mogę ogarnąć. Nie mogłem ogarnąć. System combo po prostu, jak więcej będziesz wrogów daszował, ty więcej wrogu daszujesz wroga. Jak daszujesz drugiego wroga bez uderzenia w byle co, to masz combo. Jak zaszujesz dwóch kolesi w tym samym czasie, to się nie liczy jako combo. I jak zauważyliście, Batalion nam rozwalił jedno wiertło, które nam ułatwiło sekcję spadania na dół. Ale czas na sekcję, gdzie jesteśmy ścigani przez wiertło. I jak widzicie, lagi są żałosne. Kolejny przykład, czemu Unreal Engine jest do dupy. Unreal Engine na Play 3 to jak Unity Engine na Play 4 i Xbox One. Tutaj jest nawet troszeczkę bardzo chamska sekcja, ponieważ to wymaga troszeczkę profesjonalnego platformowania, ale framerate na to nie pozwala. Trzeba się za tą platformę złapać. Jak się nie złapiesz, to zostaniesz zabity przez kolce. Raz mi się udało zdaszować tam, ale to wielkim fuksem. Ta sekcja jest teraz nerwiająca, ponieważ są tutaj te skrzynki. I w tych skrzynkach mogą być takie bombowe roboty, które ci mogą ci spowolnić progres. Jak jesteś bardzo wolny, to wiertło cię zabije. A to jest na samym końcu poziomu już. Tutaj byś musiał się złapać, gdybyś nie miał Bataliona. Batalion po prostu rozwali to wiertło na końcu. Ale cóż, panie i panowie, zbliżamy się bossa i już jesteśmy na bossie, jakby co. I naszym bossem jest... Nie, Gutsman! Seryjnie. Seismic bardzo mi przypomina Gutsmana. Szczególnie Gutsmana z tego, z Anti-Warrior. Więc Seismic, albo w skrócie Mick. Więc on ma ataki, gdzie może wiertłami cię atakować, o tak, se przedłuża ręce, jak kurde Mr. Fantastic. Ma atak, który powoduje, że te bloki spadają na ciebie. One cię nie mogą zabić, więc jest tacy. I też ma atak dashowy, który jest jego głównym atakiem. Co trzeba mu robić, to po prostu spamować ataki Bataliona i to wszystko.
Jest jedna sekcja, jak zabierzemy mu połowę życia, to on dwa kolejne pilary rzuci na dół. I one cię mogą zabić, więc uważajcie. Teraz co mamy, to mamy mniejszą arenę, ale to nie powoduje żadnego problemu, ponieważ Seismic nie jest takim trudnym bossem. I to szczerze wszystko, jak chodzi o walkę z Seismikiem. Bardzo łatwy klon Gutsmana. Ale cóż, wyleczając Seismika dostajemy jego moc. I co ta moc nam pozwala robić, to po prostu zaszować. Jak Seismic. I to się przyda na następnym bossie. I ten następny boss nam powoduje, że będziemy grali Zero. Nie będziemy grali Zero, ale moc jest tak podobna do Zero z Mega Mana X-a, że praktycznie to jest Zero. Ale cóż, ranga B. Więc teraz możemy się zmieniać w malutki taki traktor. Jej, transformerzy teraz są. Keiji Inafune, odgapiasz transformerów. Ale cóż, panie i panowie, czas na kolejny poziom. Tutaj my będziemy walczyli z Mighty Number 7. Jak widzicie, ja... Tutaj są edyty, ponieważ ja każde nagranie poświęciłem tylko na jednym Mighty Number. Ale cóż, czas na Mighty Number 7 Brandish, albo po prostu Brand. I ten poziom jest piekłem, ale my o nim pogadamy, kiedy go zaczniemy. Więc Seismic jest słabością Branda. I ten poziom ma wielkie cameo od Igoraptora też. Więc zaczynamy poziom. Więc, co było w Kickstarterze, to było to, że jak dasz im dużą sumę pieniędzy, to oni dadzą twój rysunek w grze. I w tym poziomie są fanarty. Też jest jeden art od Igoraptora. I dużo ludzi mówiło, że się łatwo miesza gówno z gównem. Ponieważ, będę szczery, ja nie jestem fanem Igoraptora. Jego ego jest bardzo toksyczne i praktycznie jego let's play są praktycznie bardzo, czasami gorsze od DSP. Ponieważ po prostu on se siedzi na dupie, wyzywa gierki bez żadnej wiedzy. DSP przynajmniej udaje, że ma wiedzę. Na przykład Dragon Ball Z, jakąś grę grał Dragon Ball Z. Jestem wielkim fanem Dragon Balla. I nazwał Raditza Vegetą, co nie? Ale dobra. Ten poziom był piekłem do nagrania, ponieważ są lagi takie ostre w drugiej połowie tego poziomu, gdzie jak się gra zlaguje, to tracisz input i giniesz. I tutaj jest bardzo łatwo zginąć. Ale też tutaj jest bardzo łatwo można łatwo zdobyć apteczki. Axel Recover. Ponieważ te światełka, które się zbliżały do mnie w jednej sekcji, to one dają ci niebieską energię Cell. I to jest good. I te koła są odgapione z Mega Mana X. Wyglądają praktycznie tak samo jak w poziomie Chill Pingwina. No i też w prologowym poziomie, ale większość z nich się pojawia w poziomie Chill Pingwina. Grałem sobie wczoraj Mega Mana X, więc wiem. Ale naprawdę, kontroler GameCube'a się nie nadaje na Mega Mana X. Seryjnie, bo też jest kolekcja Mega Mana X na GameCube'a, ale kontroler GameCube'a się nie nadaje na taką ostrą grę jak Mega Man X. Tutaj ja czekałem, aż koło padnie, ponieważ koło się zabije tutaj same. Samo. Sam się zabije. It will kill itself. Najgorsze, kiedy się gra zacina na tym. Na sekcjach, gdzie skaczesz z auta na auto, ponieważ wtedy nic nie widzisz, bo się obraz zatnie i potem obraz się otnie i potem, o, Beck nie żyje. Ten poziom taki super interesujący nie jest. Jedyne co było takiego wnerwiającego w tym poziomie, to te przeklęte lagi. Ale moc, którą dostaniemy tutaj, się naprawdę nam przyda. I ogólnie ten poziom nie był taki długi. Ponieważ to są trzy poziomy w tym odcinku, nie tylko dwa. I tutaj była bliska śmierć.
Gdybym oberwał wcześniej, to bym spadł. Albo później. To bym oberwał i spadł na ulicę. To mi przypomina jeden poziom z Contra Hardcore Uprising. Gdzie na desce jeździsz sobie i jesteś na mieście, na ulicy, autostradzie. To mi też przypomina jeden poziom z Mega Man X4, gdzie byłeś na tym pociągu. Ale ogólnie dużo ludzi krytykowało, że poziomy nie ma, że poziomy tak samo wyglądały. I szczerze tutaj ja to mogę przyznać, ponieważ każdy poziom wygląda troszeczkę tak samo. W sensie takim, że o, jesteś w jakimś budynku i czasami jest coś zamrożonego lub nie. A w Mega Manach klasycznych X to mogłoś być byle gdzie. W pustyni, w lesie, czy coś tam. I my tutaj tego nie mamy. Więc bym tutaj mówił, co by się działo, gdybyśmy nie mieli Mighty Numbera uwolnionego. Ale niestety nie grałem w tą grę tak, że o, ciekawe co by było, o, gdybym zrobił ten poziom teraz. Ponieważ kiedy odkryłem ten Opti Advice, co praktycznie ci mówi, kto, że masz tego Mighty Number i jego słabość, to grałem o tak już. To słońce jest chyba najbrzydszym słońcem na Playu Trójce, jakie widziałem. Spójrzcie na to, to wygląda jak kurde odcisk palca. Ale cóż, to jest brand i ataki branda tutaj nie są nawet w ogóle szkodliwe. On będzie atakował średnie auto na środku i to wszystko. Eksplozja auta ci nic nie zrobi, jak będziesz na innym aucie, po prostu taki pokaz jego ataków, które brand będzie używał na jego walce. To mi troszeczkę przypomina Harpuje też, ale to był właśnie glitch. Nie glitch, tylko ten lag. Nie wiecie, ile razy ja tutaj zginęłem, ponieważ mi się tutaj gra zacięła i ja spadłem na moją śmierć. Aż się to robiło troszeczkę wnerwiające. Ale cóż, nasza ścieżka jest zakończona. Czas na walkę z Brandem. I podczas tego poziomu Brand się z nami komunikował normalnie. To jest ponieważ on próbował zwalczyć tego wirusa, który jest w nim. Ale niestety będziemy musieli z nim walczyć. Brand chce, żebyśmy my go zniszczyli, ale my go wyleczymy. Więc Brand mi bardzo mocno zero przypomina, ponieważ on ma dwa miecze. Znaczy jak będziemy mieli jego moc, to będziemy mieli tylko jeden. Ale ten miecz jest opecki na walce z bossem, którego będziemy pokonywali po tym poziomie. Ale cóż. Więc Brandish. Jego taktyka nie jest taka skomplikowana. On będzie cię atakował, czasami zrobi sobie jakieś combo i to wszystko. Jak widzicie, Seismic mu zabiera dużo życia. I coś, czego ja nie mówiłem w poprzednich odcinkach, to jest to, że jak atakujesz bossa jego słabością, to energia tej broni, którą go atakujesz, się leczy. Kiedy zdaszujesz bossa, oczywiście. Ponieważ w przeciwieństwie do Mega Mana X i Mega Mana klasycznego, ci się automatycznie regeneruje moc bossa, ale jak na bossie walczysz, to ci się to szybciej regeneruje. Więc takiej wielkiej zmiany on nie ma, kiedy mu zabierzesz połowę życia. Ponieważ szczerze ja szybko zabijałem Branda. I po Brandzie mamy jego moc. I jego moc to jest jego miecz. I ten miecz możemy używać w nieskończoność. Tylko kiedy ten miecz chargujemy, to wtedy będziemy tracili moc. Ale nigdy praktycznie nie będziemy chargowali miecza. Będziemy go po prostu spamowali. I ten miecz jest super opeski. Na paru bossach. Na dwóch bossach ten miecz jest opecki. Na ostatnim też, kurde. Na ostatnim bossie to praktycznie bez tego miecza nawet nie próbuj walczyć z tym bossem, ponieważ ten boss cię zniszczy. Ostatni boss, nawet ludzie krytykowali, że na gameplayu wygląda bardzo łatwo, ale naprawdę ten boss jest skubanie trudny, jak raz za pierwszym razem. Gameplay cię zmyli łatwo. Ale cóż, mamy teraz nie zero.
Ale cóż, tutaj mamy pokazówkę w Cheridine z tym Grahamem. Więc senator dzwoni do niego, żeby się dowiedzieć co i jak z tymi robotami. To ostro wścieka Grahama i mówi, czemu się nikt nie pyta Blackwella o co kaman. Ale potem będzie miał telefon od kogoś bardzo interesującego, ale my się nigdy nie dowiemy, kto zadzwonił, kto był tą drugą osobą, która zadzwoniła do Grahama, ponieważ KG i Nafune myśli, że będzie mógł z tego zrobić serię. I w ogóle te pokazówki wyglądają bardzo PlayStation 2. Ogólnie ta gra była krytykowana, że wygląda jak gra na PlayStation 2, ponieważ spójrzcie na to! Nawet postacie nie używają swoich ust do gadania. Coś, co jest bardzo PlayStation 2-kowe. Ale cóż, panie i panowie, czas na ostatni poziom tego poziomu. Jak widzicie na mapie, zostali nam tylko 3 Mighty Numbers i wtedy będziemy mogli rozpocząć finał gry. Ale czas na Mighty Number 3. Dynatron. Na to mówię Dynatron, ale naprawdę się nazywa Dynatron. Albo Dyna w skrócie. Ona włada elektrycznością i ona jest słaba na miecz Branda. I przecież miecz Branda niszczy Dynatron bardzo łatwo. Albo Dynatron. Więc może pogadamy o tym DLC, o którym mówiłem wcześniej. Ten DLC ci pozwala robić nowy poziom pod nazwą Vermilion Destroyer, gdzie możemy walczyć z nowym bossem pod nazwą Rey. Ona nie jest Mighty Numberem, ale ona jest antybohaterką. Kiedy pokonamy Rey w tym poziomie DLC, to wtedy możemy Rey odlokować i ona ma swoją własną mini kampanię. I ona jest troszeczkę inna od Becka. Ona na przykład ma automatycznego kill dasha, czyli że możemy zabijać wrogów dashem. Możemy absorbować ich energię bez ranienia ich basterem. I ona jest praktycznie jak wampirem, że ona automatycznie traci życie i żeby przetrwać musimy absorbować wrogów. I to jest nawet bardzo interesujące, ale jak mówiłem, nie grałem w to DLC, tylko widziałem gameplay, więc wiem co, jak troszeczkę o co chodzi. O fabule Rey ja nic nie wiem, ponieważ nie chcę spoilować sobie DLC w momencie, gdybym se chciał kupić DLC. Ponieważ szczerze, to DLC kosztuje tylko 4 funty, a mam kasę, więc może kupię to DLC. Ale cóż, ten szczerze to jest poziom, który pierwszy zaliczyłem, oprócz prologu oczywiście. Ponieważ Dynatron jest bardzo łatwa. I ona praktycznie może być znokautowana nad Busterem. Ale cóż, ten poziom się laguje dzięki temu, że poziom ma tak, że się światła wyłączają. I kiedy się światła wyłączają i włączają, gra się troszeczkę zacina, co trochę mnie wnerwia. Ale cóż, tutaj są robopająki, które ostro wystraszają doktora Sandę. I miecz ich łatwo rozwala. Więc coś interesującego o tym mieczu to jest to, że jak atakujesz tym mieczem, to strefa, gdzie ten miecz atakuje, to praktycznie ochrania cię od każdego strzału. Nawet od ataków bossa. I szczególnie ostatni boss staje się żałośnie łatwy z tego powodu. I to będzie bardzo ewidentne na tym, na ostatnim bossie. Wiem, tutaj Brand rozwalił te robaki, ale one ci nic nie robiły, kiedy robiłem ten poziom normalnie. Więc to było trochę interesujące, że on rozwalił coś, co nie było aż taką wielką przeszkodą. Ale cóż, ten poziom ma też debiut takich specjalnych kulek purifikacyjnych, które cię instakillują. I tutaj gra ci będzie mówiła, żeś robił crouch dash. I może to jest to, że byłem ja głupi, ale chyba każdy tutaj dednie za pierwszym razem, kiedy ci gra powie, że zrób crouch dash. What the fuck is a crouch dash? To jest jedyny poziom, który ci wyskakuje z crouch dashem. Oprócz finału. I po prostu co trzeba zrobić tutaj to jest to, że crouch dash, jak trzymamy strzałkę na dół i zdaszujemy R1 i w ogóle ta gra ma plusa, że dash jest automatycznie R1. Więc szczerze, zanim to powiem, to ja dokończę mój temat na temat tych oto crouch dashów. Trzymasz strzałkę na dół i daszujesz i wtedy back będzie niżej daszował, co pozwoli ci przeniknąć przez te kurde kule purifikacyjne, które cię zabiją. Generatory, jak to można powiedzieć. To są generatory. Ale tak jak kulki wyglądają, więc tak. Ale cóż, ja dzielę
opinia na temat tej gry z DSP. I na pewno będziecie szokowani, że się zgadzam z DSP, ale ta gra nie jest tak szajska, jak ludzie sobie mówią. Niektórzy mówią, że to jest najgorsza gra roku 2016, ale szczerze, ta gra nie jest aż tak super szkodliwa. Ta gra jest okej. Nie warta 16 funtów, ale cóż. Ja kupiłem tą grę tylko z powodu tego, że byłem zarąbiście znudzony. A co było interesującego, to jest to, że Capcom ostro strollowało KG Inafune'a. Ponieważ co oni zrobili? Ponieważ kiedy gra wyszła, to ludzie ostro zostali wnerwieni tym, że Mighty No. 9 była szajską. No nie była szajską grą, dla nich gra była szajska. Ponieważ ta gra, pamiętajcie, kosztowała 4 biliony do zrobienia. I ludzie nie byli zachwyceni z tego, co oni widzieli. Więc co Capcom zrobiło na amerykańskim PSN-ie, to w dniu, kiedy gra wyszła na PSN-ie, to Capcom przeceniło każdą grę Mega Mana. A gry Mega Mana, które można było kupić... gry, które były na PSN-ie, były bardzo dobre. Mogłeś kupić Mega Mana 9, 10, Mega Mana 8 na Play 1, X-a 4 i 5, najlepsze Mega Many X w historii. Więc ta... Za cenę... Mighty No. 9 mogłeś kupić każdą grę Mega Mana po przecenie. Ale cóż, Dynatron mi bardzo przypomina Elecmana z Mega Mana klasycznego, lub też Elecmana z Anti-Warrior. Mówię Anti-Warrior i nie Battle Network, ponieważ ja nigdy nie grałem w Battle Network. Też jest Network Transmission, gra platformowa, ale o tym pogadamy może later. Więc Dynatron jest bardzo słaba na atak Branda i to będzie super ewidentne. Po prostu patrzcie, jak ja ją będę niszczył. I to wszystko, panie i panowie. Kiedy zabierzemy jej połowę życia, to ona będzie miała taką specjalną tarczę, która nie wiem, co ona robi, ponieważ tą tarczę łatwo można unicestwić mieczem. Ale to można powiedzieć, że to jest chyba atak instakillowy, ponieważ te jej generatorki się do ciebie przyczepią. I jak one się do ciebie przyczepią, to wtedy ona będzie robiła atak elektryczny i będzie cię raziła prądem przez ten generator. To jest praktycznie jej mocą, kiedy ją pokonamy. I panie i panowie... Jeszcze tyci. Mi się nie udało ją zinstakillować. I po Dynatron. Ona została wyleczona. I co jej moc robi? Po prostu... Strzelamy tymi generatorkami małymi i one się przyczepiają do wroga. I wtedy prąd idzie na te generatorki, które się przyczepiły albo do ściany, albo do wroga. I to się przydaje na bossie następnym, ale ja będę używał miecz. Więc tej mocy nie zobaczymy. Ale cóż, panie i panowie, mam nadzieję, że wam się ten let's play podoba. Tutaj Polski Gamer 17 i ja was, jak zawsze, żegnam. Adios! Mamy jeszcze paręnaście sekund, zanim się odcinek skończy, więc jej, mamy Dynatron! Ale cóż, adios!